Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i zapraszam Was dzisiaj na moją pielęgnację poranną i wieczorną. Jakiś czas temu nagrałam taki filmik, to było chyba albo pod koniec lutego, albo na początku marca. Nagrałam film z moją pielęgnacją, z przejściem z pielęgnacji jesiennej, jesienno-zimowej na tą wiosenno-letnią. Oczywiście wszystko w kontekście melazmy. Mówiłam Wam, jakich kosmetyków będę używać, jakich składników aktywnych będę używać i zapowiedziałam, że zrobię taki filmik na żywo, żeby to wszystko po prostu ułożyć, uszeregować. Trochę się te moje plany opóźniły, dlatego że przez ostatnie dwa miesiące testowałam najnowszy składnik, jeśli chodzi o walkę z melazmą, czyli Thiamidol. Film oczywiście z podsumowaniem tego testu i o samym składniku niebawem się pojawi u mnie na kanale, ale ponieważ przeszłam z powrotem na tą pielęgnację zaplanowaną właśnie pod koniec lutego, także chciałam Wam ją pokazać, czyli na żywo pokażę Wam, jakie kosmetyki stosuję rano i wieczorem, jakie składniki aktywne, co mniej więcej myślę, trochę o tych konsystencjach tych składników. Także jeżeli taki temat Was oczywiście interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Dzień dobry kochani, zapraszam na poranne smarowanie. Umyłam już twarz tą pianą micelarną z Apigen Royal. Jestem gdzieś tutaj. Także naprawdę niesamowicie wydajny produkt. Ja już go używam długo po terminie, bo tu jest od otwarcia 6 miesięcy, ja go mam prawie rok. Ale nic się z tym nie dzieje, więc wiem, że głupie gadanie. Ale nie wyrzucę tego produktu, tylko dlatego, że nie zdążyłam go zużyć, bo jest po prostu fenomenalny. Twarz mam zupełnie suchą, niczym nie nakładam żadnych toników, żadnych esencji. Tak gwoli wstępu, to tak, jest w momencie, kiedy kręcę ten film, jest 3 maja. I ja już skończyłam wczoraj albo przedwczoraj chyba, skończyłam tą całą kurację Thiamidolem, która trwała mniej więcej 8 tygodni. Zużyłam serum z Nivei i serum z Eucerin, także tak wygląda skóra na dzień dzisiejszy. Ja sobie zdjęcia porobiłam i oczywiście filmik będę niebawem robić. Natomiast mówię, no jak na początek maja nie jest źle, nie zauważyłam jeszcze, żeby jakieś plamy mi wychodziły. Moja twarz ogólnie jest ciemniejsza niż szyja, bo te przebarwienia wszystkie, one się tak jakby połączyły w jedną całość, ale nie mam takich jakby typowych plam, znaczy no przy tych na czole tutaj. Ale nie zauważam, żeby one się jeszcze jakoś zwiększyły, pociemniały i wyolbrzymiły, także jak na początek maja to mi się wydaje, że nie jest źle. Ale dobra, słuchajcie, ja zaczynam pielęgnację od serum z witaminą C. I to jest coś, co się... Gdzie to jest? I to jest coś, co się zmieniło trochę w mojej pielęgnacji, bo kiedyś tuż po umyciu twarzy nakładałam tonik, esencję, a dopiero później serum z witaminą C. I ja gdzieś zawsze wiedziałam, że serum z witaminą C powinno iść pierwsze, ale jakoś nie umiałam sobie tego ustawić, że jak to, że najpierw serum, a potem tonik, jakoś mi to nie pasowało i zawsze robiłam po swojemu. Aż w końcu do zmiany decyzji przekonało mnie Geek & Georges, dlatego że u nich na ich stronie jest taka obrazkowa jakby rutyna pielęgnacyjna i właśnie jest pokazane, że serum jest najpierw, później ten nawet ich tonik, no ale obojętnie jaki tonik, i dopiero dalej tam inne kroki. Także zaczęłam w ten sposób to robić. Nie wiem, czy to się sprawdza lepiej, czy nie, ale chciałabym, żeby moja skóra jak najbardziej skorzystała z tej witaminy C, która wiadomo, że jest produktem bardzo delikatnym, bardzo niestabilnym, uwarunkowanym od pH skóry itd., itd. Dlatego najlepiej jest ją nakładać zupełnie na gołą skórę, czyli myjemy twarz, wycieramy i nie nakładamy żadnych toników ani nic, tylko bezpośrednio to serum z witaminą C. Także ja to robię. Geek & Georges, słuchajcie, ja sobie to podzieliłam na 3 części i trzymałam w tym takim opakowaniu po jakimś tam serum z The Inkylist, resztę w lodówce. No i teraz już wydaje mi się, że dzisiaj to będzie ostatni albo przedostatni. Ja już wylewam z butelki, dlatego że mi już ta pipeta tam nie sięga do końca. Także wylewam sobie to serum po prostu na dłoń. O, tam jeszcze chyba trochę będzie. I nakładam. Ono ma konsystencję praktycznie jak woda. Ja o tym serum już tak dużo razy mówiłam, a i tak czasami się pojawiają komentarze, jakie serum polecam. Polecam właśnie to. To znaczy, to nie jest jedyne, które polecam. Polecam również Garden of Wisdom. Oczywiście, ale Garden of Wisdom ma taką konsystencję bardziej żelową. Ona się również bardzo fajnie wchłania. Ja nie mam absolutnie żadnych problemów bez względu na porę roku.
Natomiast jeżeli chcecie jakieś serum z witaminą C na lato, to znaczy się, że na lato to rozumiem, że ma mieć konsystencję jakąś lżejszą, bo na lato ludzie szukają z reguły lekkich konsystencji. Nie wiem, jeżeli o to chodzi, to w takim razie to z Geek & Georges ma trochę inną konsystencję niż Garden of Wisdom, bo tutaj mamy praktycznie wodę, która się wchłania dosłownie w sekundy i nic nie ma. Nawet się tak bardzo... Mam wrażenie, że Garden of Wisdom chyba bardziej się lepi ze względu na tą żelową konsystencję. Tutaj po prostu nie ma nic. Wchłonęło się i zapomniane. Słuchajcie, dalej nakładam esencję i w tej chwili używam przez cały czas tą esencję z Beauty of Yoseon. No, z żeńszeniem. Zobaczcie, już tyle mi tylko zostało, także nie wiem, jak się uprę, to się uprę i używam cały czas jednego produktu. Również na dłoń wylewam i nakładam. Ona ma taką konsystencję lekko takiej zawiesiny, ale nie powiedziałabym, że to jest konsystencja żelowa. To jest takie trochę gęstsze niż woda, ale to jeszcze nie jest żel. I w zależności, jak mi się to tam ładnie wchłania, to nakładam i dwie, i czasem trzy warstwy. Ja przez ten, tak jak mówię, te ostatnie 8 tygodni używając tych serum z Nivei i z Eucerin, one jedne i drugie miały dosyć wysoko w składzie alkohol i moja skóra jest dosyć mocno przesuszona teraz po tym wszystkim. Dlatego tej esencji nakładałam, mówię, po dwie, nawet po trzy warstwy, także to się i tak szybko wchłania. Teraz mam kwaśny posmak na ustach od tego serum z witaminą C. Słuchajcie, teraz nakładam tak, żel pod oczy, znaczy serum pod oczy z kofeiną z The Ordinary. Staram się pamiętać o tym, żeby to nakładać przed jakimiś tam gęstszymi serami, żeby to miało szansę się wchłonąć. Kropelkę wylałam, nie pokazałam co zrobiłam, kropelkę wylałam sobie tutaj na grzbiet dłoni i taką kropelkę, ta kropelka to jest po prostu świat i ludzie, na 5 osób wystarczyło. Ale ja to cierpliwie po prostu nakładam no, w takich warstwach, jak zwykle zresztą kosmetyki pod oczy. Nakładam cienko, ale kilkukrotnie. To jest takie śliskie, to się wcale nie wchłania tak błyskawicznie, ale zaraz nie będzie po tym śladu. Dobrze, i teraz nakładam kolejne serum i to jest serum z kwasem tranexamowym z Good Molecules, czyli to Discoloration Correcting Serum. Tu jest nie tylko kwas, a za... co ja powiedziałam? Powiedziałam tranexamowy? Chyba mam nadzieję, że powiedziałam tranexamowy. Kwas tranexamowy tu jest. I tutaj jest jeszcze lukrecja i jakieś inne składniki, ja w tej chwili nie pamiętam, ale kilka takich właśnie rozjaśniających, depigmentacyjnych składników. Także wcześniej na to miejsce szło właśnie to serum z Eucerin, z tiamidolem, a teraz już z powrotem wracam do tej mojej zamierzonej pielęgnacji. To serum z kwasem tranexamowym z Good Molecules, ono ma, widzicie, taką białą formułę. I to jest formuła takiego, ja bym nie powiedziała, że to jest mleczko. To jest nadal jakieś takie, taka emulsja, coś, ale również takie na pół żelowe, śliskie. Również bardzo ładnie się wchłania. W ogóle z tych kosmetyków z Good Molecules, które mam, to one wszystkie mają takie formuły praktycznie bezproblemowe. Obojętnie które, bo co używam? Ten tranexamowy i... Aha, i niacinamida. To aż tak dużo tych serum nie mam. Ale mówię, obydwa są takie zupełnie bezproblemowe, nic się tam nie wałkuje, ładnie się wchłaniają, nie lepią się i to też praktycznie już... Mówię, tyle tych warstw nałożyłam, ale one wszystkie są takie lekkie, półwodniste, że to się wszystko błyskawicznie wchłania. Koniec, nie ma. Gdyby to był jakiś tam okres, na przykład jesienno-zimowy, to na to bym prawdopodobnie nałożyła jeszcze jakieś bardziej tłustawe serum, ale teraz już sobie daję spokój, bo... Znaczy i tak jest zimno, bo zima nie chce w tym roku odpuścić. Ale już więcej jakichś tam takich serum i tak dalej nie będę nakładać, tylko już zaraz będę nakładać krem, ale najpierw krem pod oczy. Purito Centella Green Level. I wiecie co, jestem bardzo zadowolona z tego kremu. W ogóle chciałam oddzielny film zrobić o kilku takich kosmetykach, które mi ostatnio wpadły w oko. Coś a la ulubieńcy. W każdym razie bardzo mi się podoba ten krem. Nie dość, że był niedrogi, jest duże opakowanie, to jest 30 ml, tak? Tak, 30 ml, on kosztował mniej niż 10 funtów. Ja kupiłam w ogóle w tej chwili, zrobiłam sobie zamówienie ze StyleVana znowu, używając tego swojego kodu, bo wiem, że ileś tam z Was pisało, że zrobiliście jakieś zakupy na StyleVana. Mam nadzieję, że pamiętaliście o tym moim kodzie zniżkowym.
On tam na dole w opisie powinien być, to jest Inf 10 Green Tea, chyba tak to jest. On tam daje między 10 a 15% zniżki, zależy na jakie produkty. W każdym razie zakupiłam kolejne opakowanie tego kremu, bo stwierdziłam, że nie wiem, mi się ten krem bardzo podoba. On jest lekki, ja go nakładam znowu w dwóch, trzech warstwach, zależy ile mi się tego tu wchłonie. Nic mi w ogóle nie szczypie, nie zdarzyło mi się, żeby on mi podrażnił te oczy. Ładnie nawilża i w ciągu dnia widzę, że te oczy są, czy oczy, skóra pod oczami, że jest nawilżona. Oczywiście nie trwa to cały dzień, bo to jest w moim przypadku chyba niemożliwe, ale trwa przez ładnych parę godzin. Także ja jestem z tego kremu zadowolona. Nic mi się tutaj nigdy nie zwałkowało, czy tam żaden korektor się na tym nie zwałkował. Naprawdę bardzo fajny krem. I mówię, kupiłam, teraz nie wiem, czy dokończyłam myśl, czy nie. Zrobiłam kolejne zamówienie ze Stylevana i zamówiłam właśnie kolejne opakowanie tego kremu. I jeszcze jeden chyba kupiłam z Ionique, teraz już nie pamiętam, co tam zakupowałam. Kolejny kosmetyk to jest Bielenda, to jest już krem nawilżający, Bielenda Ferul X. I tutaj również mamy między innymi, oprócz tego ferul, czyli kwasu ferulowego, który jest bardzo dobrym antyoksydantem, więc świetnie się sprawdzi na lato. To jeszcze tutaj właśnie mamy ten kwas tranexamowy. I ten krem jest również bardzo fajny. To nie jest jakaś super nowoczesna i nie wiadomo jaka formuła. Ja nakładam niewiele, dlatego że potem nakładam jeszcze 4 warstwy filtra. Ale ten krem naprawdę jest fajny. On mi się wydaje, że nie powinien stwarzać problemu na żadnym typie cery. Chodzi mi o to, że nawet te cery przetłuszczające się nie powinny mieć z nim problemu. On ma taką śliską konsystencję, ładnie się rozprowadza, można go nałożyć naprawdę cieniutką warstwę. Bo mówię, ładnie się rozprowadza, zostawia taki delikatny jakby film na skórze, ale to nie jest nic nieprzyjemnego, tłustego, lepkiego. No nie wiem, bardzo fajny krem. Także dla mnie zaskoczenie, bo ja nie mam jakiejś super, wiecie, opinii o Bielendzie, bo dla mnie tam jest taki zawał kosmetyków i w takich cenach śmiesznych, że to się chyba nie może sprawdzić, ale jednak chyba najwyraźniej może się sprawdzić, bo naprawdę ten krem jest... Ten krem jest fajny. On tu ma jakiś delikatny, bardzo delikatny zapach. Nie tak jak niektóre te kremy właśnie drogeryjne. Zapach jest taki jakby cukierkowy, ale bardzo, bardzo delikatny. Także naprawdę. Ferul X Antioxidant Moisturizing and Calming Face Cream. Nie ma ani słowa po polsku. Podlinkuję oczywiście na dole. Słuchajcie, no i teraz będę nakładać krem z filtrem. W tej chwili używam dwóch kremów na przemian, SVR Cicavit i Ultra Sun Extreme, ale ja postanowiłam upiec dzisiaj dwie pieczenie na jednym ogniu i chcę właśnie nagrać recenzję jednego z tych kremów, także wrócę do Was za chwilę, jak już filtr będzie nałożony, bo samo nakładanie filtru będzie po prostu w innym filmie, także takie małe oszustwo. Dobrze, krem z filtrem nałożony, zdecydowałam się na ten SVR, także tą recenzję kręcę dzisiaj, także mniej więcej macie obraz, z jakim wyprzedzeniem ja kręcę filmy, albo w jakich kolejnościach dziwnych, pomieszanych. Także tak wygląda ta moja poranna pielęgnacja, także ja dzisiaj postaram się jeszcze dograć oczywiście tą wieczorną i mam nadzieję, że trochę Wam to rozjaśni, w jaki sposób używam tych kosmetyków, także do zobaczenia za kilka chwil. Okej, więc witajcie w pielęgnacji wieczornej. Film będzie trochę podzielony, bo ja najpierw zmyję makijaż, a potem pójdę się wykąpać, umyć głowę i potem przyjdę z powrotem na wieczorne smarowanie, kolczyki ściągam. A robię to dlatego, że chciałam zacząć od właśnie tego typowego demakijażu i chciałam Wam powiedzieć kilka słów o tym masełku z Bandy, które zaczęłam używać. Bandy Medical Expert Anti-Irritate. Emoliencyjne masełko oczyszczające. Dwa w jednym, demakijaż i mycie twarzy. Ja byłam bardzo ciekawa, przepraszam, że sobie tak dłubię wokół, ale nie mogę się powstrzymać. Byłam bardzo ciekawa tego masełka, bo ja ogólnie bardzo lubię tego typu produkty i wiem, że kilka z Was też się ucieszyło, że coś takiego w ogóle Bandy wypuściło. Nie wiem, czy już używaliście, czy nie używaliście, ale jest to produkt stosunkowo nowy. No nie wiem, ile tam jest na rynku, na pewno pewnie z kilka miesięcy, może rok, może więcej, ale jest stosunkowo nowy. Dosyć spore opakowanie, bo tu mamy 90 ml. Produkt ma delikatny zapach. Taki słodki jakby, ale bardzo, bardzo delikatny. Nie jest to taki typowo perfumowany produkt, tylko taki
Gdzieś tam w tyle jakąś wanilę czy jakieś ciasteczka czuć. Słuchajcie, jest zupełnie, zupełnie gęsty, natomiast jest to takie konsystencja... Nie jest to konsystencja oleju kokosowego, że jest twarde i w dotknięciu ze skórą się błyskawicznie topi. Co mi to przypomina? To jest bardziej taka... nie wiem, pokażę Wam. To się bardziej tak nabiera, widzicie, jak taki bardzo gęsty krem. Hejmisz też był raczej taki jak olej kokosowy. Może mi to trochę przypomina to masełko z The Body Shop, to takie rumiankowe. Wydaje mi się tak, z tego co pamiętam, że ono ma właśnie podobną konsystencję, taką bardziej kremową niż takiego sztywnego masła. To znaczy, to jest wciąż sztywne, ale nadal jest to takie, wiecie, sztywne, ale miękkie. Powiedziała, co wiedziała. Biorę tyle, dlatego że biorę dosyć dużo, bo, nie wiem, zaraz Wam pokażę, rozkładam na rękach i widzicie, to się wcale nie rozpuszcza. To jest wciąż takie białe, kremowe. Ja oczywiście nakładam to wszystko, robię demakijaż, czyli będę z tym zmywać oczy, twarz i wszystko. I nie wiem, czy to widać, ale on się tak nie rozpuszcza na twarzy do takiego olejku, tylko dalej jest taki jakby kremowy. O, czuję, jakbym sobie nałożyła na buzię grubą warstwę miękkiej wazeliny. O, tak, takie to jest odczucie. Takie śliskie, kremowe. Właśnie bardziej śliskie niż tłuste. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Boże, jakie to jest w dotyku. Chodzi mi o to, że jest ten balsam zupełnie inny niż te, do których jestem przyzwyczajona. Bo przeważnie te balsamy, które do tej pory używałam, były takie właśnie, że się rozpuszczały w postaci takiego olejku albo takiego masełka, wiecie, bardziej tłustego. A to jest coś zupełnie innego. To jest wciąż takie jakby kremowo, tłusto, wazelinowo, silikonowe. I ja nie do końca jestem przekonana, czy mi się to uczucie podoba. Może dlatego cały ten bardzo szczegółowy opis, bo właśnie nie wiem, czy mi się to podoba. Wciąż to takie jest, nie jest takie jakby rozpuszczone. I teraz to sobie całkiem nieźle radzi z demakijażem oczu. Chociaż ja wolę, kiedy te produkty do demakijażu oczu tak się bardziej rozpuszczają do takiego... bardzo, bardzo płynnego, śliskiej, takiej bardzo płynnej, śliskiej konsystencji, bo wówczas łatwo jest mi je tutaj, wiecie, w te rzęsy wmasować, a to jest wciąż takie, to jest śliskie i to ładnie sunie po twarzy, po skórze, ale jakoś tak mam wrażenie, że oblepia tą skórę. Jak to wygląda? Dzień dobry, to wciąż ja. Słuchajcie, ja to, oczywiście to można zetrzeć mokrą ściereczką, w zależności od tego, jak lubicie, jak to, nie wiem, jaki efekt lubicie, dlatego że kiedy zmyjemy to wodą, to to się zmywa praktycznie do zera i nie zostawia tak jakby niczego na skórze, a jeżeli to zetrzemy mokrą ściereczką, to zostawi taki delikatny film na skórze. Także wszystko zależy od tego, czy stosujecie to w ramach demakijażu, czy w ramach drugiego oczyszczania, czy porannego oczyszczania, czy macie skórę tłustą, czy suchą, to wówczas mówię, w zależności od tego, jak to zmyjecie, to inny Wam to efekt nawilżenia. Także ja to idę zmyć teraz wodą, a później jeszcze twarz umyję dodatkowo tą pianą micelarną z Apigen Royal, bo się uparłam na ten produkt, żeby go wykończyć. I tak jak mówię, ja pójdę się wykąpać, umyję sobie głowę, włosy i przyjdę dalej się smarować z Wami. Ok, jestem gotowa na smarowanie. Słuchajcie, i mam w tej chwili dwa toniki. Jeden z Good Milk z niacinamidą i drugi z linii, ten z żelowy z azeloglicyną. I tak się składa, że mam również dwa sera. I jedno jest też Good Molecule z niacinamida, a drugie to jest... Geek & George's, też azeloglicyna. I staram się tak robić, że jak używam tonik z niacinamidą, to serum z azeloglicyną, albo tonik z azeloglicyną, a serum z niacinamidą, żeby po prostu bezsensownie nie powielać tych samych składników. Także dzisiaj użyję tej linii, bo to jest nowość w mojej pielęgnacji, tonik żelowy. I on rzeczywiście, bardzo fajne opakowanie, oczywiście z pompką, i on ma konsystencję taką... Ja bym nie powiedziała, że to jest żel, ale to jest na pewno coś bardziej gęstego niż woda.
trochę mi przypomina w konsystencji na przykład to Hadalabo, czy nawet, nie wiem, ten tonik z kwasem migdałowym z Norella. Bardzo szybko się wchłania. Mam wrażenie, że nie starcza mi nawet na ten, na szyję. Bardzo szybko się wchłania, jest delikatnie lekki, ale mówię, bardzo szybko się wchłania, także bardzo przyjemny. I już, błyskawicznie się wchłania. Aż dziwne, bo te toniki żelowe, one tak bardzo szybko się nie wchłaniają. Dalej nakładam, słuchajcie, esencję. Esencję, nie esencję. Znowu tą samą co rano, Beauty of Joseon z żeńszeniem, po prostu dla lepszego nawilżenia. Moja skóra jest ostatnio przesuszona, więc nie żałuję sobie tych wszystkich wodnych formuł, tego, że to się u mnie wchłania po prostu jak w gąbkę i nie zostawia nic śladu po sobie. Więc kładę ile się da. Kolejnie, teraz tak jak mówiłam, serum i serum z niacinamidą, właśnie też z Good Molecules. Ja już jestem tutaj gdzieś w połowie opakowania. Również serum takie żelowe, lekka formuła, szybko się wchłania. Nie wałkuje się. Nie wiem, do czego mi to serum z The Ordinary kiedyś, które używałam właśnie z niacinamidą, przeokropnie się po prostu wałkowało, a później każde jedno serum z niacinamidą, jakie używałam, to zawsze sprawdza się dobrze. Także nie wiem, czy ja wtedy, aż czasem mam ochotę jeszcze raz kupić tamto serum i sprawdzić, czy dalej tak będzie, bo to jest naprawdę aż dziwne, bo wiele osób mówi, że to z The Ordinary też się fajnie u nich sprawdza, a u mnie to było po prostu nie do przejścia. Słuchajcie, żel pod oczy, znowu kofeina z The Ordinary. Staram się o tym nie zapominać i używać rano i wieczorem. Powinnam właściwie to użyć zaraz tak po esencji, ale już nieważne. Znowu kropelka na grzbiet dłoni. Kładę dookoła oka, ale nie nakładam jakoś tak szczególnie na powieki. Moje powieki są dosyć tłuste i mam wrażenie, że cokolwiek nałożę jak gdyby ponad powiekę, gdzieś tu pod brwią, to i tak później to się gdzieś tam migruje, wchłania, więc... Dobra, i teraz słuchajcie, nakładam kolejne jakieś serum nawilżające, wedle, nie wiem, wedle humoru tak naprawdę, albo co mi tam się zamarzy. Staram się ostatnio zużyć do końca. Mam tutaj takie serum z The Ordinary Amino Acids. Ja myślałam, że to będzie takie bardziej żelowe, a to jest raczej taka zupełnie wodna formuła. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest zupełnie wodniste, ale... ja tego dosyć sporo nakładam. Ale po nałożeniu na skórę czuć, że to jest takie trochę tłustawe. Ja myślę, że to będzie coś, co polubią osoby z cerą suchą, dojrzałą, ale niekoniecznie... te z cerą przetłuszczającą się. To i tak się bardzo szybko wchłania, ale mówię, nie jest to takie wodne, jakieś żelowe serum, tylko raczej coś bardziej tłustego. Ładnie skórę nawilża, mi to tak trochę koi. Ja teraz sobie jeszcze zrobiłam maseczkę z glinką, dlatego mam skórę może troszkę taką zaczerwienioną. Ja lubię to serum z tymi aminoacids, ono jest dla mnie takie nawilżające, kojące. Ale nie wiem, czy to będzie produkt, który zakupię ponownie. No tak troszkę się lepi na twarzy. Ja już coraz fajnie się sprawdzam może takiej pielęgnacji właśnie warstwowej, gdzie nakładamy to po jakichś żelach, tonikach i idziemy, wiecie, w coraz taką bardziej grubszą stronę. Dosyć mocno się lepi. Taki jest dosyć jakby okluzywny. Mi to, nie wiem, mi to sprawia przyjemność, ale wiem, że to nie dla kogo, nie dla każdego. Krem pod oczy, znowu ten sam co rano, Purito, Centella, Green Level, w kilku warstwach. Trzy warstwy chyba nałożyłam tego kremu i pomimo tych wszystkich warstw, które były pod tym, to i tak mi się to wszystko wchłania, także możecie sobie wyobrazić, jak sucha jest ta moja skóra. No i ostatni krok. To będzie krem nawilżający i pokażę Wam ten również z linii. Ostatnio zaczęłam właśnie używać. To jest w ogóle krem przeciwtrądzikowi
ale to jest też właśnie z kwasem z azeloglicyną, która ma też właściwości takie rozjaśniające i przeciwdziałające skupiskom się melaniny. Także ja to używam w kontekście oczywiście melazmy, a nie trądziku. Krem jest naprawdę bardzo fajny. Ja go zaczęłam stosować dosłownie, nie wiem, 3 dni temu. Ma taką śliską formułę, dosyć lekką. Nie jest to coś takiego błyskawicznie wchłaniającego się, ale potrzebuje te może pół minuty, może minutę max i ładnie się wchłania. Myślę, że jest to formuła, która zadziała na każdego rodzaju skórze. Myślę, że nawet te osoby z przetłuszczającą się nie powinny mieć problemu. Szczególnie, że jest to krem raczej z przeznaczeniem na noc. Tak mi się wydaje, że to jest raczej krem z przeznaczeniem na noc, chociaż azeloglicyna niekoniecznie trzeba ją na noc używać. Można ją używać na dzień, dlatego że to nie jest kwas złuszczający. Natomiast nie wiem, no u mnie azeloglicyna akurat występuje wieczorem i tak samo jak ten krem. Ja odczuwam delikatne grzanie. To nie jest pieczenie, to nie jest szczypanie, ale delikatne grzanie tu w okolicach oczu i w okolicach nosa. Czyli tak, czyli generalnie w miejscach, w których moja skóra jest może delikatniejsza, może bardziej podrażniona, bo tu w okolicach oczu zawsze jest bardziej przesuszona, więc jest bardziej drażliwa. W okolicach nosa też jest bardziej drażliwa, dlatego że jest okres alergiczny i ja może nie jakoś tam szczególnie często, ale od czasu do czasu ten nos wycieram, więc ta skóra też tu jest delikatnie podrażniona. I w tych miejscach czuję takie delikatne grzanie. Takiego grzania nie czuję ani po toniku, ani po serum. Obojętnie, czy to jest serum z Geek & George's, czy wcześniej miałam... nie mogę się skupić, ale nigdy jeszcze nie czułam w każdym razie żadnych doznań po azeloglicynie. Pierwszy raz właśnie mam takie doznania po tym kremie. Także nie wiem, czy jest to kwestia stężenia, czy może jeszcze jakichś innych składników. Nie jest to nic dla mnie... To jest też niacinamid. Nie jest to dla mnie nic niepokojącego, ale być może osoby z dużo bardziej wrażliwą skórą będą to bardziej intensywnie odczuwać. No było, nie było, jest to składnik aktywny, więc jakieś tam delikatne grzanie, mi się wydaje, że nie jest niepokojące, ale mówię, trochę mnie to zaskoczyło, bo nigdy wcześniej po azeloglicynie żadnych doznań nie miałam, a tutaj czuję takie delikatne grzanie, które oczywiście po kilku minutach ustępuje. I to by było na tyle, spieszę się, bo zostało mi dosłownie kilkadziesiąt sekund na karcie. Tak wygląda ta moja wieczorna pielęgnacja, w skrócie, że tak powiem. Dajcie znać, co z tych kosmetyków używacie, co Was tutaj zainteresuje. Ja oczywiście zostawię nazwy tych kosmetyków. Jeśli uda mi się znaleźć linki, to również linki na dole w opisie filmu. To jest też taki follow-up do tego filmu, który zrobiłam w związku z przejściem z pielęgnacji zimowej na wiosenną, odnośnie melazmy i tak dalej. Także obiecałam, że wtedy zrobię taki film właśnie na żywo z pielęgnacją. Także oto tu jestem. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!